Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na podsumowanie roku, czyli na najlepsze książki 2023 roku. Wybrałam 10 książek, ale nie dlatego, że chciałam wybrać 10 książek, żeby była okrągła liczba. Po prostu, kiedy przeglądałam spis przeczytanych w tym roku książek, a taki spis prowadzę na Goodreads, link na pewno znajdziecie pod każdym moim filmem, więc możecie zobaczyć, co danego roku przeczytałam, to wyszło mi, że jest ich 10. Oczywiście było dużo dobrych książek, ale te 10 najbardziej zapisało mi się w pamięci. I to nie dlatego, że czytałam je niedawno, bo z tego co widzę, to większość tych książek, które tutaj mam na kupce, to są książki z pierwszej połowy roku. O niektórych z nich Wam opowiadałam. Są tutaj jakieś pojedyncze tytuły, o których chyba jeszcze nie zdążyłam wspomnieć na kanale, zatem zapraszam do oglądania. I druga jeszcze ciekawa rzecz, która również wydarzyła się całkowicie przypadkowo, jest taka, że 5 książek to literatura faktu i mamy też 5 powieści. Zacznę od powieści. Taka powieść, która trafia do mojej topki, musi być historią, która gdzieś mnie dotyka, która zostaje ze mną na dłużej, która coś mi przekazuje takiego, że ja mówię, wow, tego jeszcze nie było, z tym się jeszcze nie spotkałam. Ja tę powieść muszę czuć gdzieś w głębi siebie, albo zakochać się w bohaterze, albo go znienawidzić, albo też być pod wrażeniem opowiadanej historii. I takich historii jest bardzo mało. Ja czytam dużo powieści, ale rzadko kiedy znajduję taką, która by coś ze mną zrobiła, która by mi przestawiła coś w głowie. Może dlatego, że już za długo czytam, może dlatego, że za dużo czytam i wszystko już było. No ale mamy tutaj 5 książek, które w jakiś sposób uważam, że wyróżniły się z pomiędzy tego zalewu, tej nadprodukcji różnych opowieści. Pierwsza z nich to książka, której nigdy nie miałam w formie papierowej, tak więc nie będę w stanie Wam jej pokazać, ale jej tytuł brzmi Chwile wieczności. Napisała tę książkę norweska pisarka Kjerstin Anfinsen i jest to niewielka książeczka, którą wysłuchałam w ciągu jednego dnia, jadąc do dentysty i wracając od dentysty do domu, także naprawdę to się tam zamknęło w przeciągu kilku godzin, ale ta książka bardzo zapadła mi w pamięć. To jest książka, która opowiada o starszej pani, która za młodu była neurochirurgiem. Była jedną z niewielu kobiet w tym trudnym zawodzie, no i oczywiście była odpowiednio traktowana przez mężczyzn. Ta kobieta poświęciła swojej pracy całe życie, no ale także oczywiście miała jakieś tam związki, miała partnerów, natomiast nigdy nie zdecydowała się na dziecko. Teraz jest staruszką. Jest staruszką, która jest u kresu swoich dni. Czuje się coraz słabiej, aczkolwiek jej ciało odmawia już współpracy, natomiast umysł wciąż ma jak żeleta. Przepiękna opowieść o starości przede wszystkim, ale także o rozliczeniu się z życiem. Bardzo mi się podobała i serdecznie Wam ją polecam. Kolejna powieść to rzecz, którą przeczytałam stosunkowo niedawno. 7 księżyców Malego Almeidy. To jest książka, która wyróżniła się tym, że jest kryminałem, ale z wątkami nadprzyrodzonymi. Jest kryminałem bardzo mocno osadzonym w danym miejscu i w danym kontekście historycznym. Jest kryminałem, który do końca nie jest kryminałem, a jednocześnie jest to książka przesycona takim czarnym poczuciem humoru. Opowiada historię fotografa, który został zamordowany, nie wie przez kogo, trafia do zaświatów i tam dostaje 7 dni, czyli 7 księżyców na to, żeby jeszcze się rozejrzeć po ziemi i spróbować znaleźć osoby, które winne są jego śmierci. A tych osób może szukać w miejscach, w których był wcześniej, bądź też w których wspominają jego imię. Nie może się poruszać po całym świecie. I to jest historia taka na pograniczy zaświatów, a świata rzeczywistego. Naprawdę bardzo ciekawa, bardzo zajmująca, poruszająca, czasami zabawna. Wreszcie coś innego. To nie jest taki typowy kryminał, to jest kryminał, który
stał się laureatem nagrody Bookera. Także to nam jednak coś mówi. To jest znak jakości. Ten znaczek, który tutaj widzicie, jest znakiem jakości, że to jest książka, która jest dobra, która niesie ze sobą jakieś przesłanie i mnie się to bardzo, bardzo podobało. Kolejna książka to sprawdzona autorka, Elżbieta Herezińska i jej Sydonia, Słowo się rzekło. Nie jest to książka, która wbiła mnie jakoś w fotel, ale spędziłam z nią dość dużo czasu i to był czas, który wspominam bardzo dobrze. To się po prostu świetnie czyta. No i Elżbieta Herezińska już tak ma, że jak zaczyna pisać, snuć swoją opowieść osadzoną w czasach historycznych, opowieść, w której bohaterami są postacie historyczne, to te postacie historyczne nie są tylko nazwiskami na papierze tuż obok daty, kiedy żyły i kiedy umarły, lecz to są ludzie z krwi i kości, ludzie, z którymi możemy się zgadzać, na których się możemy denerwować, które możemy polubić, których życiorys śledzimy tak naprawdę z wypiekami na twarzy. Tak więc Sydonia, czyli opowieść o kobiecie, która jako ostatnia arystokratka została oskarżona o czary i zgładzona na ziemiach polskich, to historia, którą warto poznać, naprawdę. Ja gdzieś w pewnym momencie zarzuciłam czytanie Herezińskiej, pomieszały mi się te wszystkie korony, już nie wiedziałam, co czytałam, czego nie czytałam, ale po tę książkę sięgnęłam, no bo to jest taka pojedyncza powieść, powieść, która nie będzie miała dalszego ciągu. To jest zamknięta historia. Także jeżeli lubicie fajne powieści historyczne, to śmiało czytajcie Sydonię. Mam tutaj jeszcze jeden kryminał i znowu kryminał, który wymyka się wszelkim kategoriom. To jest Michał Witkowski, jest autorem, tytuł książki to Tango. I to jest książka, którą Witkowski umieścił w przeszłości, to są zdaje się lata 20 czy lata 30, już dokładnie nie pamiętam, ale jest to okres przedwojenny. Umieścił ją w polskim mieście, ale nie wiadomo jakim. I opowiada historię kryminalną, ale ponownie zanurzoną w jakiejś tam sytuacji społecznej, politycznej, w jakimś półświatku. Jest to naprawdę bardzo fajna rzecz, która mnie absolutnie pochłonęła. I tak sobie pomyślałam, że chciałabym więcej takich książek, które nie suną od punktu A do B prostą linią, tylko trochę gdzieś tam motają w głowie, są napisane bardzo fajnym językiem. Tutaj też warto o tym wspomnieć, że warstwa językowa jest równie fajna jak warstwa fabularna. Bardzo, bardzo mi się to podobało. Oczywiście były też inne kryminały, które mi się podobały. Na przykład cała seria M.M. Per z komisarzem Robertem Lwem. Świetna była ta seria. Jak zwykle podobały mi się kryminały norweskiego pisarza Jerna Liera Horsta. Ale ja już je czytam od lat. Teraz już przeczytałam, nie wiem, 16 tom chyba tych książek, więc to już nawet nie ma co wspominać. Po prostu bardzo lubię tego autora. Spodobały też mi się kryminały Przemysława Borkowskiego. Chyba już przeczytałam większość, co napisał i one rzeczywiście są dobre. Ale żadna z tych książek, o których wspomniałam, nie ma takiej jakości językowej i takiego podłoża niekryminalnego, jak te dwie książki, o których już Wam wspomniałam. I ostatnia z powieści to stara dobra Ann Patchett i Dom Holendrów. Jest to opowieść o rodzinie, o dzieciach, które zostały wygnane przez macochę z pięknego domu. I ten dom właśnie nazywa się Domem Holendrów. On został odkupiony przez tę rodzinę od Holendrów i taka nazwa pozostała. To jest taka trochę baśniowa opowieść, która dzieje się współcześnie o tym, jak dzieci próbują się zemścić na tej macosze, a ta macocha próbuje jak najbardziej ograbić ich ze wszystkiego, ale powiem Wam szczerze, że bardzo dobrze mi się to czytało, mimo tego, że trochę ta historia wydała mi się taka wydumana, no ale mamy tutaj tę baśniowość, to snucie historii, która czasami skręca w bardzo niespotykane strony i tak naprawdę sprawia, że robimy wow, ale rzeczywiście tego się nie spodziewałam.
Tak więc Dom Holendrów to także bardzo ciekawa, pięknie snująca się opowieść o krzywdzie i o podłości. Na pewno warto ją przeczytać. No i teraz przechodzimy do książek z działu literatury faktu. I znowu zaczniemy od takiej, której nie mam. A nie mam jej dlatego, że ja ją pożyczyłam, ona gdzieś jest czytana, wędruje od koleżanki do koleżanki. Jak wszyscy już przeczytają, to kiedyś wróci. Jest to książka, którą czytali w tym roku wszyscy, czyli Chłopki Joanny Kuciel-Frydryszak. I jest to książka, która według mnie powinna być czytana razem z pierwszym reportażem na ten temat, czyli ze Służącymi. Ja przeczytałam Służące zaraz po tym, jak się ukazały, czyli parę lat temu, a w tym roku przeczytałam Chłopki. I według mnie to dopiero jest pełen obraz całej sytuacji kobiet w XIX wieku czy na początku XX wieku. To dopiero nam pokazuje, jaki los czekał niezamożne kobiety 100 lat temu, czy troszkę więcej niż 100 lat temu. I kiedy ja czytałam te książki, to cały czas miałam przed oczami swoją babcię. Moją babcię, która mogła chodzić do szkoły tylko do drugiej klasy, bo później nie miała butów, żeby do tej szkoły chodzić. Która była tak biedna, której rodzina była tak biedna, że musiała ją oddać na służbę do dworu, kiedy miała kilka lat. Która później była chłopką, po wojnie już. Pracowała w polu, tak jak te chłopki, które opisuje Joanna Kuciel-Frydryszak, która nie miała z kim zostawić dzieci, która musiała zabierać dzieci na pole i te dzieci siedziały gdzieś na jakimś kocyku czy jakimś innym materiale i przez cały dzień musiały się zajmować same sobą, ponieważ nawet nie miały zabawek. Za zabawki, uwaga, służyły im myszy polne. Więc to były książki, które ja bardzo do siebie brałam, ponieważ no to jest historia, która gdzieś tam była w mojej rodzinie. Historia, której zbyt dobrze nie poznałam, ponieważ moja babcia umarła, kiedy ja miałam 12 lat, a dziecko 12-letnie czy młodsze to nie za bardzo interesuje się historią swojej babci. Zresztą babcia też nie za bardzo lubiła opowiadać o tamtych czasach. Tak więc to była dla mnie możliwość poznania tego, o czym babcia nie zdążyła opowiedzieć, albo o czym nie chciała opowiedzieć. Także Chłopki bardzo, bardzo Wam polecam, ale radzę czytać razem ze Służącymi. Najlepiej nie robić między nimi zbyt długiego odstępu. I kolejna książka to Stany Zjednoczone. Columbine, czyli reportaż Dave'a Cullena o masakrze w amerykańskim liceum. I znowu to jest książka, którą ja odebrałam bardzo osobiście. Jako nauczycielka bardzo często zastanawiam się, co by było, gdyby w Polsce dopuszczona była broń palna, gdyby była tak łatwo dostępna jak w Stanach Zjednoczonych. I myślę, że byłoby tak albo jeszcze gorzej. Ta książka opowiada o dwóch nastolatkach, którzy wymyślili sobie, że dokonają zamachu w szkole. I te plany ich były bardzo potężne. One obejmowały masakrę, która miała się rozpocząć od wybuchu bomb w miejscach najbardziej uczęszczanych w szkole, a zakończyć się dobijaniem rannych czy uciekających ze szkoły z karabinów czy z pistoletów automatycznych. Ci chłopcy byli normalni. Oni nie zachowywali się w żaden sposób dziwnie. Oni bardzo mocno się maskowali. Jeden z nich był bardziej wykonawcą pomysłów tego drugiego, a ten drugi był mózgiem całej operacji. Na szczęście ta ich akcja się nie powiodła, ponieważ bomby nie eksplodowały. No ale dokonali masakry tak czy owak. Zginęło jednak o wiele mniej ludzi niż planowali. No na szczęście. Powiem wam, że ta książka napisana przez reportera, który był tam zaraz po tej masakrze, który relacjonował ją od samego początku, który pisał także długo potem, jest dla tego autora sposobem na odsianie plotek od prawdy. Ponieważ dopiero po jakimś czasie zaczęły wychodzić fakty, a nie plotki, nie pogłoski. To trwało dość długo, zanim ten obraz się wyklarował. Zanim udało się
agentom federalnym, ale także dziennikarzom dowiedzieć, jak było naprawdę. Kiedy opadły emocje, kiedy ludzie przeżyli żałobę. Dopiero wtedy dało się tę sprawę rozwikłać do końca. Bardzo mi się ta książka podobała. To była książka, która właśnie podczas lektury sprawiała, że gdzieś mnie tam dusiło w dołku, że ja to przeżywałam całym swoim ciałem. Zanim opowiem o kolejnej książce, to przypomnę, że nagrywam to w Sylwestra i chociaż nie jest jeszcze bardzo późno, jeszcze jest jasno na dworze, to niektórzy już strzelają, więc jeżeli słyszycie jakieś wybuchy, to nie wybucha u mnie lodówka ani pralka, to po prostu za oknem się dzieje. A książka następna to Cezary Łazarewicz i reportaż Naszewskiej, czyli sprawa Stanisława Pyjasa. Stanisław Pyjas to student, który miał związki z opozycją, aczkolwiek sam za bardzo się nie udzielał, to miał znajomych, którzy byli opozycjonistami i którzy dość aktywnie działali. Natomiast to on został zabity, a przynajmniej tak wszystkim się wydawało, ponieważ jego ciało znaleziono w 1977 roku na klatce schodowej. Był zakrwawiony, leżał na podłodze, nie żył. I Stanisław Pyjas stał się takim symbolem opozycji, symbolem tego, jak młodzi walczyli z systemem, jak młodzi walczyli z PRL-em. I Cezary Łazarewicz postanawia przyjrzeć się tej sprawie. I niczym detektyw, niczym Sherlock Holmes próbuje krok po kroku rozwiązać zagadkę tego, co wydarzyło się tamtej nocy na klatce schodowej. Dlaczego Pyjas się tam znalazł i dlaczego jego ciało zostało odkryte nad ranem, kiedy już nie żył. Wnioski, do których dochodzi, myślę, że nie spodobają się tym, którzy za czasów PRL-u byli w opozycji, ponieważ Łazarewicz zdejmuje z Pyjasa powłokę bohatera, zdejmuje z niego pozłotko, pokazuje inną i myślę, że bardziej wiarygodną wersję zdarzeń niż ta, do której byliśmy przyzwyczajeni, o której nam opowiadano, wokół której powstały legendy. Także jeżeli lubicie takie reportaże, które odbrązawiają bohaterów, to koniecznie przeczytajcie Naszewskiej. I jeszcze jedna polska autorka, Elżbieta Sieradzińska, Wrócimy po Was, historie alpejskie. To 6 historii, które wydarzyły się w Alpach w XX wieku, o których Sieradzińska napisała w taki sposób, że każdą z tych historii czytałam ze ściśniętym żołądkiem. To są historie, które dość długo się rozkręcają. Autorka bardzo dokładnie opisuje bohaterów, opisuje ich przeszłość, opisuje wydarzenia prowadzące do finału sprawy, ale jednocześnie dzięki temu sprawia, że czytelnik już zna tych bohaterów, już ich zdążył polubić, a potem coś złego się z nimi dzieje. To bardzo dramatyczna historia, historie, z których chyba żadna nie kończy się happy endem, ale jest to tak wspaniale opisane, że wszyscy ludzie, którzy kochają czytać o górach, wszyscy ludzie, którzy kochają czytać reportaże o dramatycznych wydarzeniach, na pewno się odnajdą w tych opowieściach. Naprawdę uwielbiam tę książkę. Moim zdaniem jest świetna. I teraz szybko już zmierzając ku końcowi, opowiem o ostatniej książce, o której już tutaj Wam opowiadałam i o której być może jeszcze będę w przyszłości opowiadała, jeżeli dalej będę nagrywała filmy. Wszystkie lektury nadobowiązkowe Wisławy Szymborskiej. To książka, którą przeczytałam w tym roku w całości, a czytałam wcześniej lektury nadobowiązkowe, te, które wychodziły w pojedynczych tomach. Tutaj mamy zebrane wszystkie, plus takie, które wcześniej się nie ukazały w formie książkowej. Szymborska pisała lektury nadobowiązkowe dla wielu czasopism i trwało to przez wiele lat. I ilekroć czytam
te felietony o książkach, te felietony o czytaniu, to zawsze zazdroszczę Szymborskiej, że potrafi tak pięknie, tak dowcipnie, tak trafnie opisać swoje wrażenia po lekturze. Także ja na pewno do tej książki za jakiś czas wrócę. Pewnie za 2-3 lata znowu za nią zatęsknię. Zdążę zapomnieć to, co przeczytałam i będę czytała jeszcze raz, ponownie przeżywając to, jak pięknie, jak zwięźle można napisać o książkach, których nikt praktycznie nie czyta oprócz Wisławy Szymborskiej. Ponieważ nie są to dzieła, które byłyby nawet za czasów Szymborskiej bestsellerami. To raczej były takie książeczki, na które nikt nie zwracał uwagi. Typu, nie wiem, jakieś roczniki sadownicze i tak dalej, i tak dalej. I ona brała te książki i potrafiła o nich napisać albo coś bardzo pochlebnego, albo też je skrytykować, ale w tak cudny sposób, że gdyby ktoś miał mnie tak krytykować jak Szymborska, to proszę bardzo, można. Można to robić z taką swadą i z takim doborem słów. Także lektury nadobowiązkowe, mój odwieczny evergreen, książka, do której zawsze będę wracała. I tak, to by było na tyle. 10 książek. Jak widzicie, nie każda z tych książek ukazała się w tym roku, ale z tego, co widzę, to większość tak. Ja nie czytam samych nowości, także z tym musicie się pogodzić, że do moich top książek danego roku nie będą wchodziły tylko i wyłącznie książki wydane w tym roku. Ponieważ pamiętajcie, to co zawsze Wam powtarzam, jak nauczycielka Wam teraz tutaj pokazuje, książki nie mają daty przydatności. Można je czytać nawet potem, jak odstoją sobie na półce przez kilka lat i one dalej są świeże, dalej da się je czytać i dalej można w nich odnajdować piękno. Także z tym przesłaniem żegnam Was, życząc Wam udanego, obfitującego we wrażenia czytelnicze roku 2024. Niech ten rok przyniesie Wam zdrowie, szczęście, pomyślność i jak najwięcej czasu na czytanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam już wkrótce. Pa, 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 pa.